Czy mnie widać, czy mnie słychać? Mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko dobrze. Troszkę niepokojąco było na samym początku. Już jestem, przepraszamy najmocniej. No niestety nieraz tak jest, że te sprzęty zawodzą lub robią nam na złość. Ale już jesteśmy. Zaczynamy. Uwaga, pierwsze zadanie. Punkt S jest środkiem boku kwadratu ABCD, a długość odcinka AS wynosi 5 cm. Długość odcinka AS wynosi 5 cm, czyli mowa jest o tym odcinku. Czyli mamy tutaj 5 cm, zaznaczamy sobie piątkę. Należy obliczyć obwód trójkąta ADS, czyli tego zaznaczonego na szaro. Wiemy, że punkt S jest połową odcinka CB, a więc jak tutaj oznaczymy długość boku kwadratu AB, która będzie równa oczywiście długości AD, AS dzieli odcinek BC na połowę, to tutaj mamy jedną drugą X. Wiemy, że będzie to trójkąt równoramienny, a więc tutaj też mamy 5. Wystarczy obliczyć długość odcinka AD. Skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Długość odcinka AD również będzie równa X. A więc zaczynamy. Pamiętamy twierdzenie Pitagorasa. Suma kwadratów przy prostokątnych trójkąta, czyli x kwadrat dodać 1 druga x do potęgi drugiej jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli 5 do potęgi drugiej. I mamy x kwadrat dodać. Przypominam, jak do potęgi podnosimy, podnosimy również 1 drugą i x, czyli 1 druga do potęgi drugiej to mamy 1 czwarta x kwadrat równa się 25. Tu stoi jedyneczka, pamiętamy, której nigdy nie piszemy przy x, ona jest taka niewidzialna, czyli mamy jedynkę możemy przedstawić jako 4 czwarte. Dlaczego 4 czwarte? Bo tutaj mam ułamek o mianowniku 4. Dodać 1 czwarta x kwadrat. Czyli mamy 4 czwarte dodać 1 czwarta, mamy 5 czwartych. I wyliczymy x kwadrat. Jak wyliczymy? Podzielimy obustronnie równanie przez liczbę, która stoi przy naszej niewiadomej, czyli przy x kwadrat. Dzielimy przez 5 czwartych. A jak dzielimy przez ułamek, to wiemy, że mnożymy liczbę przez odwrotność tego ułamka, czyli 4 piąte. Piąteczki nam się tutaj, ta piąteczka skróci z 25, czyli 25 podzielić na 5 to 5 i zostanie 5 razy 4 to 20, ale to jest x kwadrat. Zatem nasz x to jest pierwiastek z 20 lub x równa się minus pierwiastek z 20. No bo te dwie liczby, jak podniosę do potęgi drugiej, otrzymam wówczas wynik 20. No to x równe minus pierwiastek z 20 nie spełni naszych warunków zadania. Dlaczego? Dlatego, że x jest długością odcinka, a więc musi być większy od zera. Czyli tutaj nie spełnia warunków. A więc naszą długością, którą weźmiemy pod uwagę, jest pierwiastek z 20, który rozłożymy na iloczyn dwóch liczb 4 i 5 i z czwórki da się wyciągnąć pierwiastek, czyli mamy 2 pierwiastek z 5. Czyli ta długość jest równa 2 pierwiastek z 5. Zatem obwód tego trójkąta to należy dodać długości dwóch ramion, czyli 5 dodać 5 i jeszcze tutaj podstawę naszego trójkąta, czyli 2 pierwiastek z 5. I mamy 10 dodać 2 pierwiastek z 5. Oczywiście jednostką są tutaj centymetry. Zatem z tych odpowiedzi, które tutaj są, mamy B.
Nie wiem, czy piszecie coś na czacie. Bardzo proszę, napiszcie, żebym wiedziała, że jesteście i mnie słyszycie. A nic mi się tutaj na razie nie pojawia. Mam nadzieję, że no cokolwiek napiszcie, żebym widziała, że czat działa i na bieżąco będę mogła odczytywać wasze komentarze. Następne zadanie. Pole równoramiennego trójkąta ostrokątnego. O, super, dziękuję, Wiktoria. Pole równoramiennego trójkąta ostrokątnego o ramianach długości 4 cm wynosi 4 pierwiastek z 2 cm kwadratowych. I ja to mam w ogóle taką zasadę, że jak rozwiązujemy zadanie, to czytam po kawałku. To, co wyczytam, to wypisuję. Rysuję, obliczam, tak żeby mi później było łatwiej. A więc mam trójkąt równoramienny i ostrokątny, to narysuję go. Tu mam jakąś podstawę, długości ramion mam 4 cm, a więc zaznaczam długości ramion 4 cm i to pole tego trójkąta wynosi 4 pierwiastek z 2 cm kwadratowych. Mam obliczyć miarę kąta między ramionami tego trójkąta, czyli tego kąta. Oznaczmy go jako alfa. Uwaga! Mam pole trójkąta, no to pole trójkąta, które znamy, to jest takie jeszcze ze szkoły podstawowej, że pole to się równa 1/2 razy A razy H. Ale już w szkole średniej poznajemy wzory na inne wzory na pole trójkąta. I zobaczcie, tutaj mamy taki wzór. Pole trójkąta to jest 1/2 AB razy sinus kąta. A więc AB to są ramiona, a sinus kąta jest między tymi ramionami. Czyli u mnie to pole przedstawiłoby się tak, że to będzie 4 razy 4, jeszcze tutaj 1/2 muszę dopisać, i razy sinus kąta alfa. Pole mam, pole wynosi 4 pierwiastek z 2, 1/2 z 4 nam się skróci, czyli dwójeczka się skróci, tu 1, tu 2 i zostanie 2 razy 4 to 8 razy sinus alfa. Mam obliczyć miarę tego kąta, więc dobrze, gdyby nam został sam sinus, a więc dzielimy przez 8. I mamy 4 pierwiastek z 2 przez 8 równa się sinus alfa. Czyli nasz sinus kąta alfa, jak skrócimy 4 z 8, oczywiście przez 4, wynosi pierwiastek z 2 przez 2. I z tablic odczytujemy. Sinus wynosi pierwiastek z 2 przez 2, no dla ilu stopni? Dla 45, czyli nasz kąt alfa w tym przypadku wynosi 45 stopni. Mam nadzieję, że mogę przejść do następnego zadania, że te na razie są jasne. O, w trójkącie, którego dwa boki mają długość 4 cm i 11 cm, długość trzeciego boku ile może wynosić? No to wiemy, że z takich odcinków da się utworzyć trójkąt, gdzie wezmę dwa krótsze odcinki, dodam je do siebie i ta suma ma wynosić więcej niż długość trzeciego boku. No to mam na tak, mniej ma być długość trzeciego boku mniejsza niż 7 cm. Czyli najkrótsze odcinki to byłoby 4 i mniej niż 7 cm. No to weźmy na przykład 6 cm. No to bierzemy 4 dodać 6 równa się 10. Czyli dwa krótsze odcinki. Przyjęliśmy, że jeden będzie miał 6 cm, ten pierwszy mam, następny mam podany 4 cm. No i co? Ta suma wcale nie wyszła większa od 11, wyszła mniejsza. A więc odpowiedź A nie może być. To sprawdźmy teraz C. Ma być większa niż 15. To teraz dwa krótsze odcinki to będą właśnie te podane w treści zadania, czyli 4 cm i 11 cm. No to sprawdźmy. 4 dodać 11 da nam równo 15. A więc długość trzeciego boku musiałaby być mniejsza niż 15,
żeby spełniła nasze warunki zadania. A więc tym bardziej nie może być większa niż 15, czyli ta odpada. No mniejsza niż 7 lub większa niż 15 też odpada. To sprawdziliśmy tutaj. Tu będzie prawidłową odpowiedzią będzie B. Musi być większa niż 7. No to sprawdźmy, jak większa niż 7, to niech będzie 8, bo będzie wtedy mniejsza niż 15. No to sprawdzamy. 7 dodać 8. To mamy 15 i co się okazuje, że długość, że suma długości dwóch krótszych boków, oj przepraszam, nie 7 i 8, tylko było 4, 4, 4 plus 8, czyli mamy 12 i się okazuje, że ta 12, czyli suma tych dwóch krótszych boków, wyszła nam większa od trzeciego boku, czyli od 11. Czyli prawidłową odpowiedzią byłaby tutaj B. Następne zadanie. Przekątne prostokąta mają długość 10 metrów i przecinają się pod kątem 60 stopni. No i tak oblicz pole tego prostokąta. No na razie to tak niewiele widać z tego zadania, więc dobrze jest byłoby narysować sobie ten prostokąt. O, trochę krzywo mi wyszedł, ale to nic. Mam prostokąt. Mam przekątne, już w tym momencie rysuję je i przecinają się one, tutaj tak troszkę krzywo nam poszło, powinny przeciąć się w połowie te przekątne. To wiemy z własności prostokąta. Nawet już wiemy to w klasie czwartej szkoły podstawowej, że przekątne w prostokącie są równej długości i dzielą się na połowę. A więc przekątne prostokąta mają długość 10 metrów. Jak mają 10 metrów, to każdy z tych odcinków, ten tutaj i ten, mają po 5. I przecinają się pod kątem 60 stopni. No to tutaj mamy 60 stopni. No jak tutaj mamy 60 stopni, mamy trójkąt równoramienny, może zmienię pisak na inny kolor. O, mamy tutaj ten trójkąt, jest trójkątem równoramiennym, a więc wiemy, że kąty przy podstawie mają równe miary. No to jak ten kąt ma 60 stopni, to do rozdzielenia na te dwa zostało nam jeszcze 120 stopni, czyli każdy będzie miał po 60 stopni. Jak po 60 stopni, to mamy tutaj trójkąt równoboczny. No to aby obliczyć pole tego prostokąta, potrzebna jest nam ta długość. Jak jest to trójkąt równoboczny, to ona wynosi 5, ale potrzebna jest też nam ta długość. Ale bardzo łatwo obliczę połowę tej długości, bo ten odcinek, połowa tej długości, to będzie nic innego jak wysokość w naszym trójkącie. A wzór na wysokość w trójkącie równobocznym też wszyscy znamy. Mamy A pierwiastek z 3 przez 2. No to obliczmy. A u nas wynosi 5, bo to jest długość boku tego trójkąta, czyli mamy 5 pierwiastków z 3 przez 2. No ale tak, tutaj też mam taki sam trójkąt. On tutaj troszkę nam krzywo wyszedł, tak koślawo, dotąd powinien gdzieś być. A więc ta długość, czyli wysokość tego trójkąta po prawej stronie, również wynosi h. Czyli długość naszego boku to 2h. Jak 2h, to 2 razy 5 pierwiastków z 3 przez 2. Dwójki możemy skrócić i zostanie nam 5 pierwiastków z 3. A więc mam prostokąt o wymiarach 5 metrów na 5 pierwiastków z 3 metrów. A więc pole tego prostokąta, no to wiemy, że to jest A razy B, czyli u nas 5 razy 5 pierwiastek z 3, czyli 25 pierwiastków z 3 metrów kwadratowych. No mam nadzieję, że troszkę tempa dziś przyspieszymy, lekkie opóźnienie mieliśmy, że mogę przejść do następnego zadania. O, punkty, i mamy tutaj punkty podane, są wierzchołkami rombu. Nie będziemy dokładnie rysować tych punktów w układzie współrzędnych, ale tak schematycznie sobie narysujemy, a więc taki szybki układ współrzędnych, żebyśmy mieli obraz.
naszego tego rąbu. I teraz tak, zaznaczamy punkt A, 2, 3, to tutaj dziś niech będzie 2, tu 3, tutaj mamy punkt A. Punkt B, minus 1, 2, no to gdzieś tu. Punkt C, minus 2, minus 1, no to gdzieś tu. I punkt D, 1, 0, czyli tu. I zobaczcie, jak połączymy, to powstanie nam rąb. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych tego rąbu. No to znowu, z piątej klasy tym razem szkoły podstawowej i własności rąbu wiemy, że przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowę. A więc jak mam wyznaczyć współrzędne punktu przecięcia przekątnych, to wystarczy, że wyznaczę środek odcinka AC lub środek odcinka BD. No to wyznaczmy środek odcinka AC. I zobaczcie, mamy tutaj wzór na środek odcinka, czyli dodaję dwie pierwsze współrzędne tych punktów i dzielę przez dwa i druga współrzędna naszego środka, to dodaję dwie drugie współrzędne tych punktów i dzielę przez dwa. No to pierwszą współrzędną mamy w pierwszym punkcie A 2, dodać. Pierwszą współrzędną w punkcie C mamy minus 2, czyli 2 dodać minus 2 i dzielimy przez 2, to jest pierwsza współrzędna naszego środka. I teraz drugie współrzędne, czyli 3 dodać, druga współrzędna punktu C minus 1 przez 2 równa się. I mamy 2 dodać minus 2 to mamy 0 przez 2, a tutaj mamy 3 dodać minus 1 to 2 przez 2. Czyli 0 przez 2 to 0, 2 przez 2, 1. Zobaczcie, wyszedł nam tutaj ten środek. To jest środek naszego odcinka AC, czyli punkt, w którym przecinają się przekątne tego rąbu. Mam wyznaczyć równanie prostej, zawierającej przekątną AC. Słuchajcie, możemy to robić na dwa sposoby. Ja kiedyś prowadziłam też takie spotkanie, gdzie korzystaliśmy z układu równań. A tutaj skorzystamy ze wzoru. Patrzcie, mamy wzór na równanie ogólne prostej, która przechodzi przez dwa punkty. No u nas zamiast punktu B będzie punkt C. Czyli skorzystam z tego równania. Czyli w nawiasie Y odjąć YA, Y punktu A, czyli 3, razy w drugim nawiasie XB, czyli u nas będzie XC, czyli pierwsza współrzędna punktu C, czyli minus 2, odjąć pierwsza współrzędna punktu A, czyli 2. Odjąć, bo dalej we wzorze mamy odjąć. I teraz YB, czyli u nas YC, bo punkt C wzięliśmy, czyli minus 1, odjąć YA, czyli 3. I w drugim nawiasie mamy X, odjąć XA, XA to 2. Równa się 0. No i upraszczamy. W pierwszym nawiasie nic nie uprościmy, bo występuje Y odjąć 3, to nic nie damy rady z tym zrobić, ale tutaj mamy minus 2 razy minus 2, czyli razy minus 4. Teraz ten minus przepisujemy, czyli minus i znowu w nawiasie mam minus 1 odjąć 3, czyli minus 4 razy x plus 2 równa się 0. I teraz uwaga, możemy to poupraszczać, czyli przez minus 4 wymnożyć każdą liczbę z tego nawiasu i przez tą minus 4 wymnożyć każdą liczbę z tego drugiego naszego nawiasu. Ale równie dobrze mogę, żeby uprościć sobie te działania, podzielić to równanie przez minus 4, bo tu występuje minus 4 i tu występuje minus 4, czyli mamy y odjąć 3, tej minus 4 już nie ma, bo dzielimy równanie przez minus 4, odjąć, tej minus 4 już nie ma, x plus 2. No i upraszczamy, y odjąć 3, minus przed nawiasem zmienia znaki. A przepraszam, tutaj powinno być minus 2, a ja napisałam plus 2.
Tak. Minus przed nawiasem zmienia znaki na przeciwne, czyli mamy minus x plus 2 równa się 0. Czyli y odjąć x, minus 3 plus 2 mamy minus 1 równa się 0, ale mam wyznaczyć równanie proste, czyli zazwyczaj wyznaczam jako y równa się i po prawej stronie x i wyrazy wolne i my też to tak zapiszemy równanie, a więc y równa się i minus x minus 1 go przerzucamy na prawą stronę, zmieniając znak na przeciwny. I mamy równanie prostej AC, które wygląda w następujący sposób. Y równa się x plus 1. Tak, tak, dzięki, dziękuję dziewczyny, że czuwacie. Następne zadanie mam nadzieję. O, w trójkącie ABC przedstawionym na rysunku kąt BAC, czyli ten kąt, ma miarę 75 stopni. Ja tutaj może napiszę tutaj z boku 75 stopni, bo za chwilę mi się tutaj te wolne miejsca przy kątach przydadzą. Odcinek AD jest średnicą okręgu i dzieli kąt BAC, czyli to właśnie ten nasz kąt, w stosunku 4 do 1. Czyli tu mam jakieś 4 kąty alfa, a tutaj jeden kąt alfa. No to obliczmy miarę tych kątów. Cały ten kąt BAC to jest 5 alfa. I na to 5 alfa przypada 75 stopni. Jak podzielę przez 5, to alfa wyjdzie nam 15 stopni. Czyli zobaczcie, tutaj mamy 15 stopni, a tutaj jest 4 alfa, czyli 4 razy 15 to 60 stopni. Wykaż, że trójkąt ABC, czyli ten, jest trójkątem równoramiennym. I teraz zobaczcie, co zrobimy. Niby zadanie łatwe, ale trzeba wpaść na pomysł. Tu mam promień okręgu. Tutaj punktem zaznaczyłam środek naszego okręgu. Dorysuję drugi promień. Ten kąt ma 60 stopni. Zamarzę tutaj trochę. Skoro jest to trójkąt równoramienny, ten czerwony, to tutaj też będzie kąt 60 stopni. Muszę udowodnić, że ten trójkąt jest trójkątem równoramiennym. Ale patrzcie, tu mam łuk. I mam dwa kąty oparte na tym samym łuku. Ten kąt jest to kąt środkowy i ten kąt jest kątem wpisanym. I tutaj patrzcie, było 60 stopni, 60 stopni, to ten też ma 60 stopni, a ten kąt wpisany, tutaj w następnym slajdzie umieściłam wskazówkę z tablic, jest dwa razy mniejszy od kąta środkowego, czyli ten ma 30 stopni. Jak ten kąt ma 30 stopni, trochę nam się zamazał obraz, więc narysuję ten trójkąt tu. Ten kąt to jest tutaj ten BAC, czyli tutaj był punkt C, A, B. Ma miarę 75 stopni, bo tak było w treści zadania podane, to ten kąt, wiemy, że miara trzech kątów wewnętrznych trójkątów wynosi 180 stopni, czyli na ten kąt też nam przypadnie 75 stopni. Tylko trzeba tam zrobić 180 stopni, odjąć 30 stopni i odjąć 75 stopni. Czyli mamy 180 stopni, odjąć 105 stopni, co daje nam 75 stopni. Zatem widzimy, że kąty CBA i kąt CAB są sobie równe. A jak są kąty równe, to trójkąt, dwa kąty równe, to kąt w trójkącie oczywiście, to trójkąt taki będzie trójkątem równoramiennym. Zatem z własności trójkątów i tych kątów w tym trójkącie możemy wnioskować, że długość boku CB jest równa długości boku CA, co daje oczywiście nam trójkąt równoramienny. Mam nadzieję, że mogę przejść dalej.
O, w danym okręgu kąt środkowy alfa, i to jest właśnie ten wycinek naszych informacji z tablic. Mamy okrąg i mamy kąt środkowy, a więc rysujemy okrąg. Kąt środkowy jest kątem ostrym. No to niech będzie alfa. Jak alfa jest kątem ostrym, to musi mieć więcej niż 0 stopni, ale mniej niż 90 stopni. Zatem kąt wpisany oparty na tym samym łuku, na tym łuku, kąt wpisany, no to rysuję go. Jaką ma miarę? No to niech tutaj będzie ten kąt beta. Wiemy, że kąt beta jest dwukrotnie mniejszy niż kąt alfa. No to dzielimy przez 2. No to mamy 0 podzielić na 2 to 0 stopni. Wiemy, że powiedziałam, że beta to jest kąt alfa przez 2, jest dwukrotnie mniejszy, czyli tutaj alfa przez 2, wszystko dzielimy przez 2. I 90 stopni też dzielimy przez 2, co nam da 45 stopni. I zobaczcie, czyli nasz kąt beta ma mieć miarę z przedziału od 0 stopni do 45 stopni. Czyli musi być kątem mniejszym niż 45 stopni. Napiszcie, czy jasno mówię, czy jesteście, dajcie znać. Jeszcze trochę zostało. Boże, ile jeszcze zadań zostało? No trochę nam zostało. Może któreś pominiemy, żeby przyspieszyć. Zobaczymy. Uwaga, liczba wierzchołków pewnego ostrosłupa jest o 5 mniejsza od liczby krawędzi. No to jak mam dany ostrosłup i mam w podstawie jakiś wielokąt, i w tym przypadku jest siedmiokąt, to liczba wierzchołków w ostrosłupie, to narysujemy jakiś ostrosłup. Niech będzie na przykład w podstawie, nie wiem, kwadratu. Tak, raz, dwa go narysujemy. To zobaczcie, tutaj mamy czworokąt, czyli są cztery krawędzie boczne. To liczba wierzchołków jego, to tutaj w podstawie raz, dwa, trzy, cztery i zawsze plus jeden, ten górny. Czyli w tym przypadku liczba wierzchołków to mamy 7 plus 1, mamy siedmiokąt, czyli 7 wierzchołków mamy w podstawie, ale wszystkich jest 8. No to w ośmiokącie będzie 8 plus 1, czyli 9 wierzchołków. W pięciokącie mamy 5 plus 1, czyli 6 wierzchołków. I w sześciokącie, no to wiemy, że 6 plus 1, czyli 7 wierzchołków. Ale jest jeszcze mowa o liczbie krawędzi. No to ile tych krawędzi jest? Zobaczcie, jak mamy czworokąt w podstawie, to mamy 4 krawędzie podstawy i 4 boczne. Czyli ta liczba krawędzi jest podwójna do liczby wierzchołków tej w podstawie. Czyli u nas, jak mam siedmiokąt, to liczba wszystkich krawędzi będzie wynosiła 7 razy 2, czyli 14. W ośmiokącie liczba krawędzi, no to 8 razy 2, no to mamy 16. W pięciokącie liczba krawędzi, no to 5 razy 2 to 10. I w sześciokącie liczba naszych krawędzi, to mamy 6 razy 2, 12. No to w którym przypadku mamy liczbę wierzchołków? Liczba wierzchołków jest o 5 mniejsza od liczby krawędzi. No tu nie. Tutaj też nie, bo 7. Tutaj 4. Zobaczcie tutaj. O 5 się różni liczba wierzchołków od liczby krawędzi, czyli już mamy sześciokąt. Następne zadanie. Graniastosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna ma długość B, a przekąt na przekroju graniastosłupa płaszczyzną równoległą do podstaw ma długość B pierwiastek z 2. I teraz popatrzcie, mamy graniastosłup prawidłowy czworokątny. Skoro prawidłowy czworokątny, to w podstawie ma kwadrat. Jest figura foremna, a że czworokątny, no to właśnie stąd się wziął kwadrat. No to narysujemy taki graniastosłup tak szybko. To szybko się zrobi to zadanie, więc możemy sobie pozwolić na narysowanie go. Trochę krzywo mi wychodzi, bo ja go rysuję myszką odręcznie, ale no mam nadzieję, że ktoś go kopnął widocznie, bo tutaj jest wgnieciony, ale to nic. I teraz uwaga, krawędź boczna ma długość B, a przekąt na przekroju graniastosłupa płaszczyzną równoległą do podstawy, no to jak przekrój, to mamy tu. Jak równoległą płaszczyzną, zobaczcie, to jest ten przekrój.
To jest to samo przecież, co nasza podstawa. Jak jest równoległy przekrój do podstawy i mamy grania stosów proste i prawidłowy, jeszcze czworokątny, tutaj to już w ogóle mamy to samo, co w podstawie. Czyli przekrój ten jest naszą podstawą. I wiemy, że płaszczyzną i że przekątna tego przekroju ma długość B pierwiastek z dwóch. A przecież to jest kwadrat. A jak mam kwadrat w podstawie i tutaj jest przekątna, to pamiętamy wzór na przekątną kwadratu, gdy było długości A, to był A pierwiastek z dwóch, to u nas jest B pierwiastek z dwóch. No to długości boków muszą wynosić B. No i mamy wszystkie krawędzie potrzebne do obliczenia objętości, czyli pole podstawy razy wysokość. I teraz tak, nie musieliśmy wcale obliczać tutaj tych długości krawędzi podstawy tego grania stosłupa, ponieważ znamy kilka wzorów na pole kwadratu. Jeden jest z nich jako w tym przypadku b kwadrat, ale drugi to jest przekątna razy przekątna podzielić przez 2. Czyli b pierwiastek z dwóch u nas byłoby razy b pierwiastek z dwóch przez 2. I zobaczcie, że to samo wyjdzie. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to 2, b razy b to b kwadrat i przez 2 dwójki nam się skrócą i zostanie b kwadrat. Czyli wzór na objętość to mamy pole podstawy razy wysokość, no to nasze pole podstawy wynosi b kwadrat. Wysokość nasza jest odcinkiem długości b, czyli razy b, czyli objętość naszego grania stosłupa to b do trzeciej. Następne zadanie. Dane są zbiory, tutaj cyfr mamy, które zbiór A to jest 1, 2, 4, 5, 7, 8, a B jest troszkę zmieniony, nie ma siódemki, jest szóstka, jest dziewiątka. I ze zbioru A losujemy cyfrę, która jest cyfrą dziesiątek liczby dwucyfrowej, czyli muszę mieć liczbę dwucyfrową. Stawiam sobie dwie kreseczki, tu będzie cyfra dziesiątek, tu cyfra jedności. Czyli cyfrę dziesiątek wybieram ze zbioru A. Cyfrę jedności ze zbioru B. Ze zbioru B losujemy cyfry w jedności tej liczby. Ile liczb większych od 25 można utworzyć z tak wylosowanych cyfr? I teraz zobaczcie, jak w miejsce dziesiątek wstawię jedynkę, to nie da rady już tutaj utworzyć liczby większej od 25, ale mogę wstawić dwójkę. Jak wstawię dwójkę ze zbioru A, czyli tylko jedną z tych cyfr, jedną, to ze zbioru B nie mogę tutaj wziąć wszystkich cyfr pod uwagę, ponieważ mam mieć liczbę większą od 25, czyli tu pod uwagę wezmę tylko szóstkę, ósemkę i dziewiątkę, czyli tu mam trzy liczby do wyboru. No to pomnożymy je. Lub, jak lub mamy tutaj w naszym tutaj zadaniu, czyli dodać, mogę utworzyć liczby teraz większe od 25, ale uwaga, nie będę brała już pod uwagę jedynki i dwójki. Czyli tutaj mogę wstawić teraz czwórkę, piątkę, siódemkę i ósemkę ze zbioru A, czyli mogę wstawić cztery cyfry i tutaj tak na dobrą sprawę dowolną z tych cyfr, bo mamy tutaj w miejscu dziesiątek każdą jedną cyfrę wziętą pod uwagę większą od dwójki, czyli będzie już 40 coś, 50 z kawałkiem, 70 coś i 80 parę. A więc tutaj mogę wziąć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem cyfr, wszystkie ze zbioru B. Tu mogę wziąć cały zbiór B, czyli jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, mogę wstawić szóstkę, ósemkę i dziewiątkę. No to tych cyfr tutaj mogę wstawić siedem. I zobaczcie, jeden razy trzy to z tych pierwszych tutaj możliwości mogę utworzyć trzy liczby, no to będzie tutaj 26, 28 i 29. Ale tutaj z tych cyfr
mogę utworzyć 4 razy 7, 28 liczb. No i 3 dodać 28, czyli wszystkich możliwych liczb. Tutaj spełniających warunek naszego zadania mogę utworzyć 31. W zawodach sportowych startuje 20 zawodników. Na ile sposobów mogą być rozdzielone medale? Złoty, srebrny i brązowy. Jeśli każdy z zawodników ma takie same szanse na każdy medal. No to mamy jeden medal, drugi medal, trzeci medal. Mam 20 zawodników. Jeśli jeden z tych zawodników otrzyma medal złoty, no ale który? No któryś z 20 zawodników. To już drugi medal mogę rozdać tylko 19 osobom. A trzeci medal, skoro dwójka już dostało medale, no to mogę rozdać tylko 18 osobom. No i tu wystarczy wykonać iloczyn. No to już ja korzystam z kalkulatora, zresztą wy też możecie korzystać na maturze. A więc mamy na 6840 sposobów. Następne zadanie. Ile jest liczb sześciocyfrowych, z których żadna cyfra się nie powtarza? To teraz tak. Jakie mamy cyfry? No mamy cyfry 0, 1, 2, 3, 4, aż do 9. 5, 6, 7, 8, 9. Mam utworzyć liczby sześciocyfrowe. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciocyfrowe. Ale żadna z tych cyfr nie może się powtarzać. Uwaga, na miejsce tutaj tej cyfry nie mogę wstawić wszystkich cyfr, no bo liczby nie zaczynam od zera. A więc tu pod uwagę mogę wziąć tylko 9 cyfr. To teraz tutaj drugie miejsce mamy. Tutaj ma się nie powtarzać. To już jedną z tych cyfr wyrzuciliśmy. A więc z 10 cyfr zostało już nam 9. No i tu już 0 mogę wziąć pod uwagę. A więc tutaj też mogę wstawić 9 cyfr dowolnych. Tutaj jest 9, a nie 10, bo było na początku 10 cyfr, bo bez zera. Dalej. Tutaj ile możemy? 2 wzięliśmy z 10, czyli już mamy tylko 8 do dyspozycji. Tu już mamy tylko do dyspozycji 7. Już wstawiłam 4 cyfry, a więc zostało już mi tylko 6. Jak wstawiłam już 5 cyfr, to zostało do dyspozycji tylko 5. A więc taki iloczyn, tyle liczb będzie, jak wymnożymy, to tyle będzie liczb sześciocyfrowych, z których żadna cyfra nie powtarza się. A więc tutaj mamy odpowiedź B. Zobaczcie, taki sam iloczyn. Dobra, to pominiemy, bo łatwe było. Więc teraz tak. Średnia arytmetyczna 5 liczb 6, 3, 5, x, 4 jest równa 5. I trzeba wyliczyć x. No to łatwe, zobaczcie. Również w tablicach mamy wzór na średnią arytmetyczną. No to trzeba wszystkie te liczby z sobą dodać, czyli 6 plus 3 plus 5 plus x plus 4 podzielić przez ilość tych liczb. No to jak ilość tych liczb, to ile ich tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzielimy przez 5. I ta średnia wynosi 5. No to równa się 5. Aby pozbyć się tej piątki, możemy równanie pomnożyć obustronnie przez 5. A więc mamy 6 plus 4 to mamy 10, 3 i 5, 8, czyli w liczniku 18. Ta piątka się zredukuje tutaj z tą piątką, przez którą mnożymy równanie. W liczniku jeszcze jest plus x i tu mamy 25. No to żeby obliczyć x, wystarczy od 25 odjąć 18, czyli x to 7. Dobra. Jeśli medliana uporządkowanego nierosnącego zestawu sześciu liczb jest równa 5, to ile wynosi x? I teraz ważna informacja odnośnie mediany.
że liczby, pamiętamy, żeby liczby były uporządkowane w kolejności albo rosnącej, albo malejącej. No tutaj mamy malejącej, zobaczcie. Ale mam parzysta, i ta mediana to jest ta liczba środkowa. Środkowa, gdy jest nieparzysta ilość liczb. Ale my mamy tych liczb 6, więc nie ma jednej środkowej, są dwie środkowe. Czyli te dwie musimy do siebie dodać i podzielić przez 2. No i ta mediana jest równa 5. No to równa się 5. Dodaliśmy 7 plus x przez 2. Pozbywamy się dwójki, czyli 7 plus x mamy 10, czyli nasz x to 3. Bo 10 odjąć 7 to 3. Mam nadzieję, że mogę dalej przejść. Średnia arytmetyczna liczb tutaj jest równa 5. Oceń prawdziwość każdego ze zdań. No to uwaga, znowu mam średnią arytmetyczną liczb i teraz mamy tak. Dwie ósemki mamy, to mogę zapisać jako 2 razy 8. Uj, spadł mi telefon. 2 razy 8. Dalej mamy jedną siódemkę, czyli dodać 7. Mamy dwie dwójki, czyli dodać 2 razy 2. Czwórkę i trójkę, czyli dodać 4, dodać 3. I jeszcze mamy x. I ilość tych wszystkich naszych liczb. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I ta średnia jest równa 5. I znowu wykorzystaliśmy wzór na średnią arytmetyczną. Czyli mamy 16 dodać 7, ja już tak będę szybko liczyła, 16 plus 7 plus 4 plus 4 plus 3 to 7, czyli mamy 34. Czyli mamy 34 dodać x w liczniku przez 8 równa się 5. Pozbywamy się ósemki z mianownika, czyli razy 8, czyli mamy 34 dodać x, 5 razy 8 to mamy 40, czyli nasz obliczony x to wychodzi nam 6. Czyli x równa się 5, no nie, bo wyszło nam 6, czyli tutaj fałsz. Teraz mediana jest równa 7. I teraz tak łatwo tutaj tej mediany nie wyznaczymy, bo musimy uporządkować liczby w kolejności albo rosnącej, albo malejącej. To uporządkujemy rosnące. Były dwie malejącej, przepraszam. Były dwie ósemki, czyli 8, 8, była siódemka, później mamy szóstkę, czwórkę, trójkę i dwie dwójki. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam, 2, 4, 6, 8, nie. I teraz znowu mam parzystą ilość tych liczb, a więc muszę wziąć dwie środkowe. No to dwie środkowe to 6 i 4. No i obliczyć medianę. No to 6 dodać 4 to mamy 10. Jak 10 podzielimy przez 2, to mamy 5. Czyli nasza mediana nie jest równa 7. Czyli tutaj fałsz. I mediana jest równa średniej arytmetycznej. No to zobaczcie, średnia arytmetyczna wynosiła 5. Nasza mediana wyszła 5, czyli tutaj mamy prawdę. Następne zadanie również z wykorzystaniem średniej arytmetycznej. Grupa licealistów obliczyła, że przeciętnie korzysta z komputera 8 godzin w tygodniu. No ale nie wiemy, ile tych licealistów było i każdy korzysta 8 godzin w tygodniu z komputera. Gdy do tej grupy dołączył kolega wybierający się na studia informatyczne, średnia wzrosła do 9 godzin, gdyż spędzał on przed komputerem średnio 33 godziny. I musimy obliczyć, ile liczyła grupa na początku. Ile osób liczyła grupa na początku. Czyli x to ilość, może tak, ilość osób na początku. Oznaczmy przez x. Ja już tutaj nie będę pisała, bo nam czasu trochę zajęłoby to. A więc każdy z tych osób, czyli ilość osób x, korzystała 8 godzin w tygodniu. Czyli każdy korzystał 8 godzin w tygodniu z komputera i dołączył do nich jakiś przyszły student informatyki,
który korzystał 33 godziny tygodniowo z komputera. To teraz uwaga, liczbę tych godzin spędzonych przy komputerze musimy podzielić przez liczbę osób. To ile tych osób było? No x na początku i dołączył jeszcze 1, czyli x plus 1. I ta średnia wynosiła 9 godzin. Jeszcze tak powiem, bo na początku tego nie powiedziałam, skąd to x plus 8, no bo przeciętnie korzysta każdy 8 godzin w tygodniu. Jeden może korzystać 10, inny 12, jeden 3, ale tutaj mamy podaną tą średnią, czyli przeciętną liczbę godzin, czyli średnią przypadającą na każdą osobę, stąd jest tutaj to x razy 8. No i należy to obliczyć, czyli mamy 8x plus 33, ja bym od razu tutaj pozbyła się naszego mianownika. Oczywiście x musi być liczbą, musi wyjść większą od zera, no bo to jest liczba osób. A więc x plus 1, czyli mamy po prawej stronie 9 razy x plus 1 w nawiasie. No i upraszczamy, 8x plus 33, to mamy 9x plus 9, no i x na lewą, może weźmy na prawą stronę, bo będzie nam łatwiej, a wyrazy wolne na lewą, czyli mamy 33 odjąć 9, równa się 9x odjąć 8x, bo tutaj musimy mieć zmieniony znak, czyli 33 odjąć 9 mamy 24, 9x odjąć 8x to mamy x, czyli na początku było 24 uczniów. No bo x to była ta liczba osób na samym początku, wziętych pod uwagę na samym początku naszego zadania. Uwaga, tutaj powiem, jak tylko poobliczyć, ponieważ obliczenia będą duże, duże liczby, więc tylko przedstawię, jak wyliczyć taką średnią. Już no każdy z kalkulatora na poziomie szkoły średniej musi umieć korzystać, bo jest dużym ułatwieniem na maturze. Oblicz, ile średnio zarabia każdy z pracowników firmy. I teraz uwaga, mamy 4 pracowników, którzy zarabiają, gdzieś mi myszka zniknęła, 2200 zł, 6 po 1800 zł, 3 po 2400 i dwóch po 2800 zł. No to aby obliczyć średnią pensję każdego z pracowników, musimy obliczyć, ile tych pracowników jest. No to 4, 6 to mamy 10 plus 3 i 2, czyli razem 15. I teraz wysokość pensji każdego z nich. Zobaczcie, 4 pracowników miało 2200 zł, czyli 4 razy 2200. Dodać 6 pracowników po 1800, czyli 6 razy 1800. 3, 2, 400, no to 3 razy 2400 zł i 2 po 2800, czyli 2 razy 2800 i należy tą sumę podzielić przez 15 pracowników. Już nie będziemy liczyć, bo już za długo by mi to zajęło, ale sens rozwiązania tego zadania właśnie będzie tak, jak przedstawiłam tutaj. Następne zadanie. Średnia ocen w 20-osobowej klasie 2A jest równa 4,0. Czyli to jest to, co nie przy ostatnim, tylko jeszcze poprzednim zadaniu mówiłam, że średnia 4,0 w tym przypadku przy 20-osobowej klasie 2A będzie wynosiła 4,0, czyli tak jakby każdy z tych uczniów miał średnią 4,0. No oczywiście jeden może mieć 3,0, inny 5,0, ale średnia wynosi tak jakby dla każdego 4,0. Natomiast w 30-osobowej klasie 2B wynosi 5,0. Jaka jest średnia ocen w obu klasach? I tutaj częsty błąd, jaki robimy tak no, odruchowo, jak robicie, rozwiązując, ja nie mówię, że wy, ale tak z doświadczenia mojego, dodajecie tutaj średnią 4 i 5 i dzielimy to sobie przez 2. No tak nie jest, ponieważ te klasy nie są tak samo liczne. Mamy klasę 2A 20 osób, czyli 20 osób miało średnią 4,0. Mamy klasę 30-osobową,
której mamy średnią 5,0, czyli 30 osób ma średnią 5,0, ale musimy to podzielić przez ilość wszystkich osób. No to jak w jednej 20, w drugiej 30, czyli średnia dzielimy przez 50 osób i mamy 20 razy 4, czyli mamy 80, dodać 30 razy 5, czyli 150 i dzielimy przez 50, czyli 80 plus 150 mamy 230 przez 50. Zera możemy sobie skrócić, ułatwić. Nie będziemy już tutaj liczyć od razu na kalkulatorze. 23 dzielimy przez 5 i wychodzi nam 4,6. Czyli jak weźmiemy dwie klasy pod uwagę, no to średnia każdego z tych uczniów będzie wynosiła średnio 4,6. I koniec. To było moje ostatnie zadanie przygotowane dla Was. No bardzo mi przykro na początku, że straciliśmy trochę czasu. Mam nadzieję, że nadrobiliśmy. Wiem, że tempo z mojej strony dziś było szybkie. Nie było takiej możliwości, żebyście mogli sami porozwiązywać, ale może następnym razem, jak się spotkamy, taka możliwość będzie. Chociaż przed Waszą maturą jest to ostatnie webinarium i oby ostatnie w Waszym życiu było takie przygotowujące do matury z matematyki. Będę mocno trzymała za Was kciuki. Zadania na maturze naprawdę nie są trudne. Poćwiczcie trochę testów, poprzypominajcie sobie wzory, prześledźcie tablice maturalne, żeby na maturze nie tracić czasu na szukanie wzorów w tablicach, no bo musimy wiedzieć też, jakie te wzory są, żeby bez sensu nie szukać. Będę mocno trzymała kciuki, życzę powodzenia, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, cześć Wam, pa!